Co ona nie widziała, ta Dąbrowska, że jak wpuszcza chłopa obcego, proszę pani, z korytarza do domu, bo on tylko siku niby chce zrobić na chwilę, a później będzie święcić dalej, że on jej, proszę pani, to obsika tą deskę? No i tak właśnie było. Także ja się naprawdę zastanowię jeszcze, kochana. Nie wiem, jeszcze mam trochę czasu. Niech on udokumentuje, że on jest osobą naprawdę duchowną. O, ile masz lat? Zapytam się, ile masz lat? A gdzie tutaj, jaka parafia? My to wszyscy się znamy, ciebie nie widziałam jeszcze, powiem. Jak będzie jakiś obcy, jak będzie nasz, swój? Przecież ja każdego znam, prawda? Ile razy tam... No nie mam tyle grzeszków, ale przecież każdy chodzi się wyspowiadać, prawda? Chyba normalne. To przecież wiem, kto mi pukał, kto mi tam wysłuchał i to zrozumiał. Moje problemy, moje okropne, za które bardzo żałuję, no na pewno się już nie będą powtarzały, grzeszki. To przecież wiem, z kim rozmawiam, kto jest nasz, a kto nie. A to nie są nasi, to są tamci. Proszę pani, tacy... Buzy. Ty gówniarzu, ty! Jarosław, nie denerwuj się tak bardzo. Jeszcze nadejdą dobre czasy dla ciebie, kotku.